Cześć, witam wszystkich w kolejnym unboxingu na tym kanale. Dzisiaj mamy unboxing dwóch paczek, a dokładniej dwóch kostek. Prawdopodobnie będą to dwie kostki 3x3. Wy subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, a ja zabieram się za otwieranie. Jak widzicie, tak jak przypuszczałem, mam przed sobą dwie kostki 3x3. Do obydwu kostek, choć zamawiałem to od dwóch osobnych producentów, w ogóle kostki zamawiałem przez AliExpress, dostałem dwie podstawki i mamy tutaj dwie kostki. Pierwsza to jest taka kostka przede wszystkim 3x3, tak metalowa, tak jakby. Wygląda na taką metalową. Pudełko, jak widzicie, jest ciekawie wykonane. Mamy, jest plastikowe, ale mamy szybki, szybę, przez którą widzimy kostkę w środku. Mam nadzieję, że to pudełko będzie dało się wykorzystywać także po otwarciu już tej kostki. Dobra, więc ja bym postarał się już otworzyć tą jedną kostkę tak całkowicie, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Oj, boję się, żeby tego nie uszkodzić. Bo tutaj jedyna możliwość to naklejka łącząca podstawkę z szybą. O, udało się z tej strony. O nie, z drugiej jest to samo. Tu już tej naklejki będę chciał się pozbyć. O, dobra, udało się otworzyć. Mamy tu też kostkę. Nie jestem pewien, czy powinienem to otwierać w taki sposób. Ale jakoś się udało. Z tyłu jest także, tu było takie tło w pudełku. Teraz tutaj mamy osobny kartonik. To pudełko prawdopodobnie będzie się dało używać jako takie, tak na półce na przykład postawić z kostką, ale raczej tych naklejek trzeba się pozbyć. Poza tym można jeszcze kostkę postawić na półce w taki sposób, o, korzystać z tego jako takiej podstawki. Jak widzicie, ta podstawka wydaje się mega fajna i na pewno będzie to super wyglądać na półce. Ale to już zostawmy. Odpakujmy do końca tą kostkę. Jak widzicie, kostka prezentuje się świetnie, ale do samego poruszania przejdziemy zaraz. Otwórzmy sobie jeszcze moją RS3M. Jest to jedna z najpopularniejszych kostek budżetowych 3x3, jak i jedna z najpopularniejszych kostek od Moju. Już słyszę, że coś tam w paczce tam lata i mnie to troszkę martwi, ale mam nadzieję, że to nie krzyżak w środku kostki. Dobra, otwórzmy sobie z tej strony. O, i tu mamy już naszą kostkę. Jak i kolejną, tym razem niebieską podstawkę, a także pudełko z akcesoriami. O, jakoś udało się wyciągnąć. Zaraz zajrzymy, co tu mamy. Jeszcze otwórzmy tą kostkę. Ok, więc zacznijmy od akcesoriów, które przychodzą nam razem z kostką Moju RS3M. Mamy tutaj w takim ładnym niebieskim pudełeczku zapakowane akcesoria do tej kostki. Są to takie oto dwa małe przyrządy. Nie wiem dokładnie, do czego to służy. Przekonamy się. Zobaczymy. Mamy tutaj bardzo ważną rzecz dla speedcuberów.
Mamy tutaj śrubokręt niebieski do regulacji kostki. I dodatkowo jest jeszcze jakaś mała ulotka z poradnikiem do układania kostki. Zacznijmy już może od tej oto moju. Kostka przychodzi nam z podstawką, to też na pewno fajna rzecz, akcesoria na pewno też na plus. Wyglądowo kostka ma na białym centrze logo Mofang Joshi. Kolory są bardzo wyraziste, bardzo ładne i myślę, że mega przyjemnie będzie się na tej kostce układało. A teraz wykonajmy pierwsze ruchy. No muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, iż na tej kostce będzie się tak przyjemnie układać. Poruszanie się jest naprawdę świetnie. Kostka chodzi bardzo gładko i magnesy dobrze wspomagają jej poruszanie się. Tutaj właśnie wam teraz pokażę, jak te magnesy mocno łapią. Nawet nie jest to mocne łapanie, a bardziej właśnie pomaga, by te ścianki nam się gdzieś tam nie rozjeżdżało coś, żeby podczas wykonywania algorytmu nie przeskoczyła nam zła ścianka, nie ta, którą chcieliśmy ruszyć. Chodzi bardzo gładko i przyjemnie. Tak jak mówiłem, na kostce bardzo przyjemnie się układa i serdecznie ją polecam, a zaraz porównamy ją do tej oto kostki. A tylko jeszcze wróćmy do tych oto akcesoriów, bo chciałbym dowiedzieć się, do czego one służą. W kostce możemy wyjmować centry, te tutaj zaślepki od centrów, by dostać się do śrub regulacyjnych. I prawdopodobnie te oto urządzenia będą nam służyć do Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, na czym polegają. Szczerze mówiąc, nie wiem, do czego służą te akcesoria. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzu. Na pewno będzie to przydatna sprawa. Jeżeli ktoś lubi zagłębiać się w regulowanie kostek i do głębsze ich modyfikacje pod siebie. Teraz mam tutaj kostkę od Cyclone Boys, tą taką oto metalową, choć ona nie jest metalowa, tylko tak wygląda. Jeżeli chodzi o jej wagę, choć wygląda na dość ciężką, to nie jest wcale dużo cięższa od tej. Szczerze mówiąc, mógłbym stwierdzić, że są dość podobnej wagi. Jak widzicie, kolory są takie metaliczne. Na pewno ta kostka będzie wyglądać fajnie na półce, jeżeli ktoś jest kolekcjonerem kostek. Kolory różnią się od siebie znacząco, poza pomarańczowym i żółtym. Z tym może być problem. A więc pomieszajmy tą kostkę i zobaczmy, jak się porusza, a także jak wygląda pomieszana. Dobra, tak wygląda ta kostka pomieszana. Jak widzicie, kolory prezentują się bardzo fajnie. Według mnie ta kostka wygląda świetnie. A jeżeli chodzi o samo jej poruszenie, no to feeling kostki jest o wiele gorszy od tej, ponieważ ta jest stricte do zawodów speedcubingowych, a ta oto, no zdecydowanie bardziej dla kolekcjonerów. Choć muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się gorszego poruszania się na tej kostce. Początkowo na pewno ten oto styl kolorów na tej kostce będzie lekko utrudniał jej układanie,
ale gdy się przyzwyczajimy, na pewno będzie to ciekawa atrakcja. Choć ta kostka nie jest tak bardzo dostosowana dla speedcuberów jak ta, to również posiada magnesy, choć jest tak, że wersja tej kostki nie magnetyczna, lecz tutaj mam magnesy i zaraz pokażę Wam, jak działają. Chwytają z takiego kąta, ja tutaj delikatnie przesuwam i to łapię. Jeżeli chodzi o ścinanie zakrętów tej kostki, tak widzicie, od tej strony jest to jakieś 45 stopni. Chociaż, no nie 4, czyli dość sporo. A od tej strony, no sami widzicie. Tutaj nie pokazałem, ale z tej strony będzie to nawet mniej. No widzicie, te kostki tak właśnie ścinają zakręty. Lecz czy to jest aż tak potrzebna funkcja podczas układania? Jeszcze tak patrząc na nie, może na innym kolorze, na tym będzie fajnie widać. Jak widzicie, centry są zaokrąglone, te rogi są zaokrąglone w centrach, ale na przykład w tych narożnikach tutaj jest to taki pełny kwadrat, niewiele zaokrąglony. A tutaj jest ten narożnik taki troszeczkę ścięty. Dzięki temu na pewno będzie łatwiej ścinać zakręty. Podsumowując, kostki są naprawdę fajne. Te, choć obydwie nadają się do układania na czas, lecz zdecydowanie bardziej polecam tą od Moju. Dodatkowo z nią dostajemy akcesoria. Lecz z tą kostką otrzymujemy ciekawsze pudełko, jak i podstawkę. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że unboxing Wam się spodobał. Koniecznie subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. I do następnego. Cześć!